Bardzo dziękujemy panu dyrektoru Andrzeju Suchienku za zaproszenie być tutaj z wami dzisiaj na waszych uroczystościach. Bardzo, bardzo dziękujemy. I jeszcze chciałem podziękować bardzo Panu Bogu za wszystko, co On nam daje. I też za was, dobrzy ludzie, że my spotkali w swoim życiu was. Alleluja.
kochani, rzadko się zdarza, żeby występowali dla nas nauczyciele. Mówiłem na początku, 5 z tych pań to są nauczycielki pracujące w ukraińskich szkołach. Jedna z nich jeszcze studiuje pedagogikę wprawdzie, ale powiedziała, że w szkole już nie będzie pracowała na pewno, bo u nich się mniej więcej tak samo żyje w zawodzie nauczycielskim jak u nas. To jest pani dyrektor jednej ze szkół, a Swietłana uczy studentów właśnie gry na bandurze. Dziewczyny też pracują w szkołach. Tam kształcenie takie artystyczne, muzyczne jest postawione na bardzo wysokim poziomie i młodzi ludzie wychodząc ze szkoły muszą umieć grać na jakimś instrumencie. A bandura to właśnie narodowy ukraiński instrument. Dziewczyny, serca wielkie dzięki.